Jak pewnie zauważyliście, nie tyle food truck, co ekipa food trucka znajduje się w Grecji, konkretnie w Atenach. Tym razem jesteśmy u stóp Akropolu. Jakie mamy plany na dziś, panie Jakubie? No plany są piękne, bo czeka nas kolacyjka z piłkarzem, którego poznała każda gospodyni domowa w Polsce we wrześniu ubiegłego roku, po tym jak strzelił gola Anglii. No i to jest też zawodnik, który może rozwiązać kilka problemów Czesławowi Michniewiczowi w najbliższych tygodniach, także miesiącach. A tym gościem jest... Panie i panowie, Damian Szymański. Słuchajcie, Lubelszczyzna to nie tylko Beata Kozidrak i Krzysztof Cugowski. Poza tym oni nie porwali narodowego, tak jak Damian Szymański we wrześniu ubiegłego roku. Również człowiek pochodzący z Lubelszczyzny, z Kraśnika dokładnie. Damian, myślę, że ten mecz chyba dosyć mocno zmienił twoje życie. No na pewno. Jeszcze takie okoliczności, kiedy dostałem powołanie w ostatniej chwili, bo gdzieś tam dwóch zawodników wypadło wtedy. Cieszę się, że akurat tak się złożyło, że strzeliłem i... To mnie jakby popchnęło też do tego, że moja forma w tym sezonie jest, powiedzmy, dobra, z czego jestem zadowolony. Ty byłeś zszokowany po tym meczu. Po pierwsze mówiłeś o tym, że za chwilę będziesz płakać. Nie wiem, czy płakałeś w końcu, bo tego kamery już chyba nie zarejestrowały. To jest jedno pytanie. A po drugie, byłeś w takiej euforii, że na pytanie Roberta Lewandowskiego, kogo ty tam zdemolowałeś, to nawet nie znałeś odpowiedzi. Dzisiaj już wiesz, kto tam był. Tak, to był lewy obrońca Manchester United. Luke Shaw. No wiecie, to był taki moment, gdzie wiadomo, łzy same się do oczu wcisnęły. Byłem w lekkim szoku, ale jakby ten gol po chwili zrozumiałem, że to jest jakby mój atut duży, gdzie w polu karnym piłka ta często mnie szuka i wykorzystałem to w odpowiedniej chwili. Po meczu w sumie jeszcze, w trakcie jeszcze meczu powiedziałem do Roberta dzięki za to podanie. Mówisz, że lubisz takie. Że lubię takie. No wiadomo, klasa asysta, także cieszę się, że tak wyszło. Ale zrobiło się takie zamieszanie, że nagle wszyscy zaczęli dzwonić do ciebie, nie wiem, dziennikarze, do rodziny, chcieli przyjechać do Kraśnika, zobaczyć, gdzie ty się wychowałeś, jakie były twoje początki. Czułeś to, tę różnicę po tym golu właśnie? Tak, od razu gdzieś tam kontakt medialny był, gdzieś tam przyjechali do rodziny różne stacje telewizyjne, jak TVN, czy Polsat. Rodzice się do mainstreamu wtedy, wiesz? No, rodzice byli w szoku. Zresztą same wtedy jakby, znaczy już przyzwyczaiłem się trochę do tego, bo jak mówię, tutaj gdzie gram w Grecji, to ci fani są naprawdę fantastyczni i fanatyczni. I często dostawałem, nie wiem, po jakimś golu mega dużo wiadomości, no ale przyznam, że po meczu z Anglią, no to nie wiem. Instagram się palił. No właśnie, twój Instagram się chyba w ogóle spalił, tak? Bo twoje konto, jedno nie wiem, czy zginęło, zostało zhakowane, zawieszone? Jaka to jest historia? Bo... No właśnie zginęło, właśnie zginęło, nie. No. Instagram przeciążone było. Przeciążone było chyba od tych wiadomości, bo na tamty czas, nie wiem, bardzo dużo, jakoś z 20 tysięcy pewnie dostałem wiadomości z gratulacjami, albo że jedną nawet miałem taką wiadomość, że jakiś fan tam telewizor uszkodził. Tak? I coś tam. No, zdjęcie wysłał? Nie, zdjęcia nie wysłał, ale ktoś tam napisał, także. No to słuchajcie, no to musicie dać follow Damianowi na nowym. Zdecydowanie, bo tam jest powoli odbudowywane, a więc trzeba je troszeczkę podpompować. Love bombing tak zwany musi nastąpić. Podamy tutaj nazwę. Tak się zastanawiam jeszcze nad tym meczem, bo o tej koszulce myślałem sobie twojej, bo jak ty schodziłeś z boiska, to tę koszulkę miałeś po prostu roztarganą. To znaczy, to zrobiłeś to w emocjach? Jak to wyglądało? Wiesz co, no tak było. Ja chciałem jakby zdjąć koszulkę, ale świder mnie złapał i mówię, puść mnie, nie, do niego. Bo ja w tej euforii chciałem biec i zdjąć w trakcie biegu koszulkę. No. A tak wyszło właśnie, że tą koszulkę rozdarłem, bo jeszcze wiadomo, byłem trochę spocony. Także nie schodziła lekko. Nie schodziła lekko, więc się rozdarła delikatnie. I kto ją otrzymał? Chyba twoja siostra, tak? Tak? Tak, bo siostra była z bratem na meczu, to od razu przekazałem. I Świdek pod tym meczem powiedział, ale ta liga grecka mocna. Ale ta grecka liga jest mocna. I jak z tą ligą grecką? To faktycznie jest taka mocna? Bo jak sobie patrzymy dzisiaj na tabelę ligi greckiej, to przede wszystkim wiesz, czy mamy problem z tym, żeby zrozumieć system rozgrywek. No tak, ja też. Okej, to dobrze. Ale ostatnio dotarł chyba w końcu do Grecji Czesław Michniewicz, czy miałeś okazję z nim się spotkać i pogadać już? Bo wcześniej on nie miał chyba, bo on chyba pisał na Instagramie do ciebie, wiesz? I tak? Miał to stare konto i wydaje mi się, że dlatego to no pewnie tak. Traktować. Pewnie tak. Wiesz co, no nie, była sytuacja kiedyś w Rosji, jak grałem jeszcze i byłem pierwszy raz na obozie.
obozie z Achmatem wtedy w Turcji, to miałem okazję się z trenerem poznać, był na naszym treningu, zamieniliśmy tam kilka zdań i teraz było to drugie spotkanie. A to wtedy był selekcjonerem U21, czy? Tak, dokładnie. Okay. Przyjechał Konrada Michalaka oglądać? Czy? Nie, jego wtedy nie było, okay. Dopiero wtedy obóz byłem tylko w Turcji, ja. To tam pewnie wiesz, on jeździł, pewnie tyle, tak, jeździł i oglądał po wszystkich rosyjskich klubach, tak, w okolicy. I okej, okay, później Czesław Michniewicz został selekcjonerem, ty niejako w ogóle nie byłeś na agendzie i w ogóle w notatniku selekcjonera, tak się wydaje. I kiedy się do ciebie odezwał? Dopiero po awansie, rozumiem, tak? Tak, po awansie, bo chyba przez tego gola z Olympiakosem może w sumie zaczęło się... No właśnie. Znowu głośno. Bo on był zakochany tylko w jednym Szymańskim zawsze, wiesz. No. W Sebastianie. Tak, tak, tak. No nas jest dwóch. No, on jest bardziej ofensywny. Bracia Szymańscy. Tak jest. Nie można zapominać, oni idą razem w pakiecie, ale wiesz, później okoliczności też się trochę zmieniły. Jakub Moder doznał kontuzji. Ty jesteś dzisiaj piłkarzem, który możesz zagrać na kilku pozycjach, też na pozycji numer 8, więc też otwierają się różne możliwości, które w czerwcu trzeba sprawdzić. Czy już pod kątem tego czerwca i Ligi Narodów rozmawialiście? Tak, tak. Gdzieś tam dostałem sygnał, że jestem w kręgu zainteresowań i że trener jakby jest otwarty na to, żeby mi dać szansę z tego, co widział w meczach ostatnich moich. Powiedział, że regularnie gram, że ta gra dobrze wygląda, więc dlaczego nie, że akurat będzie teraz dużo meczów, żeby dostać szansę. Ty jesteś, wiesz, zawodnikiem o profilu, bym powiedział, takim może nie ofensywnym, ale jesteś zawodnikiem kreatywnym, jak nasz z defensywnego pomocnika, bo teraz najczęściej w AEK-u grasz na szóstce. A która pozycja tobie leży bardziej? Wiesz co, ja grałem w AEK-u na szóstce, na ósemce i na dziesiątce. Wcześniej też graliśmy, teraz gramy też tym systemem 4-3-3, a wcześniej, jak był trener Carrera, to on w ogóle mnie widział w tym systemie właśnie na takiej ósemce, ale byłem taki box to box i cały czas za niego grałem, powiedzmy, na tej pozycji i był zadowolony. Tyle, że był taki moment, że mogłem bardzo dużo bramek strzelać, a nie strzelałem. Miałem dużo sytuacji, ja naprawdę na początku w tych meczach pudłowałem mega, nie? I zawsze czegoś brakowało. A teraz jakby w klubie mi zmienili pozycję, bo Krycha przyszedł w sumie i... Dzięki, Grzesiek. No, dzięki. I na szóstce, jakby na szóstce trener mnie widzi, ale z drugiej strony wcześniej też się zdarzało, że grywałem i w klubie teraz stwierdzili, że jakby to jest moja docelowa pozycja. Okay. Że jeszcze więcej z piłką, że żebym się nie bał rozegrania, żebym wykorzystywał te atuty, a jeszcze jakby są zadowoleni z tego, że gram agresywnie, że w miarę jestem szybki i zwinny i że w tym odbiorze jeszcze dużo mamy fajnych momentów, że gdzieś tam potrafię przerwać akcję, czy gdzieś przechwycić piłkę. Nie? Jasne, ale to przyjście Grześka Krychowiaka, to po pierwsze zmieniło twoją rolę, ale czy też zmieniło ci trochę przestrzeń na boisku, czy dzięki temu ty się czujesz, nie wiem, lepiej, pewniej, że masz obok siebie rodaka, czy ta chemia jest większa, czy to nie ma takiego wiesz znaczenia? Wiesz co, powiem wam, że nawet nieźle to wygląda w tych meczach, nie? W sensie złapaliśmy już taki rytm, że zgadaliśmy się, że po prostu jestem niżej, jestem takim, powiedzmy, link playerem, czyli między obrońcami a nim, powiedzmy, bo nam brakowało trochę takiego piłkarza jak on, nie? W sensie oni szukali to cały czas i on jakby jest takim piłkarzem, który łączy te funkcje i też nie ma co się oszukiwać z tym swoim doświadczeniem i latami gry na wysokim poziomie, to on też dochodzi do tych sytuacji bramkowych. Ale byłeś chyba lekko w szoku, jak zobaczyłeś go pewnego dnia tutaj na treningu. No szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tu przyjdzie. Wiedziałem, że jakby do AEK-u, bo szczerze mówiąc, jak spojrzysz na nasz skład, to jest dużo piłkarzy z mega CV. No, nawet Zuben, który jest wiesz, znakomitego ma za sobą. I jeśli chodzi o Grześka, bo to jest też ciekawe, być może niewiele osób to wie, ale on przynajmniej w reprezentacji Polski bardzo dużo krzyczy na boisku. Lewa ręka, prawa ręka i tak dalej, i tak dalej. Czy tutaj też jest tym gościem, który podpowiada, czy jeszcze się tak nie czuje, żeby znaczy, być... od początku już widać, że wszedł po swoje jakby z tym doświadczeniem i ma jakby ten, no to ogranie i w ogóle to doświadczenie i... ma to, powiedzmy, jest powiedzmy takim liderem, nie? Plus ma takie rozumienie gry w sensie taktycznym, on jakby dobrze to mniej więcej czyta na boisku, tak mi się wydaje. Czy z tobą na ten temat rozmawia i gdzieś ci tam czasem wrzuci coś, czy...? Wiesz co, no on dużo podpowiada mi, naprawdę. Szczególnie teraz dał do zrozumienia mi, gdzie wcześniej na przykład miałem problemy z tym, że byłem takim zawodnikiem mega rozbieganym po tym boisku i to mi zwracają. Mówi stój na przykład jak w fazie defensywnej,
nie schodź do boku, do bocznej linii, no bo po co masz tam schodzić, jak za chwilę możesz dostać piłkę w środek i cię tam będzie brakować, żeby tą drugą piłkę na przykład zebrać. Powiem wam, że w tych dwóch czy trzech meczach udało mi się tą piłkę zebrać, zagrałem od razu jemu czy temu Mandalosowi i z tego bramkę szliśmy, nie? Trafiłeś do klubu, powiedziałbym, w kontekście tego, o czym się mówi o Grecji, bardzo dobrze zorganizowanego, bo Grecja się w ostatnich latach, ta piłkarska, jednak stała synonimem trochę dziadostwa. Trochę słabej infrastruktury, trochę niedowiezionych kontraktów i niewypłaconych pieniędzy. AEK chyba jest pod tym kątem całkiem nieźle zorganizowanym klubem. Nie, no muszę powiedzieć, że AEK jakby jest wypłacalnym klubem, wszystko na czas, także naprawdę, każdy jest zadowolony. Do tego dochodzą kwestie jakby treningowe, centrum treningowe też na wysokim poziomie, niczego nie brakuje. Za chwilę piękny stadion, który będziecie inaugurować, zdaje się na początku przyszłego sezonu, tak? Dokładnie i jeszcze z tego co widziałem, słyszałem, to doszły mnie słuchy, że mamy zagrać mecz na otwarcie albo Barcelona, albo Real Madrid. To sympatyczne. Fajnie. Barcelona czy Real? Wolałbym chyba zagrać z Realem. Okay. Dlatego, że wolałbyś ich pokonać. Bo jesteś kibicem Barcelony, nie? No, nie jestem kibicem Barcelony, ale bardziej jakby mam, nie wiem, dużo jaram się grą Realu po prostu. No, dzisiaj Real tak naprawdę ma armię takich legendarnych, wybitnych Benzema, piłkarzy. Benzema, no. Casemiro, wcześniej Ramos dla mnie, przepetardy. Liderzy tacy z charakterem mega. Zaczniemy od siłki. Drugi dom, siłownia dla mnie jest mega ważna. Dużo czasu w niej spędzam. A tu jeszcze muszę się podpisać, bo się nie podpisałem dzisiaj. Dobra. O, tutaj jest Mr. Mouse. To jest nasz technical director. No tutaj mamy siłkę taką, w miarę jest taka nowoczesna. Nie było dnia, żebym nie był przed treningiem na siłowni. Zawsze rowerek zaczynam, później mówię jakieś... Zależy jak który dzień, jak na początku tygodnia, no to siłka jest grana mocno, nie? A później już tak zmniejszam obciążenia trochę. W sumie to mógłbym na nim zagrać, bo mu mówię, że na pewno będzie fajny stadion, jest teraz też taki zrobiony, jest w trochę innym stylu, nie? Taki teatr bardziej, powiedzmy, nie? No zobaczymy, z kim zagram. Mam nadzieję, że może zagram na otwarcie. Mówili, że jakaś Barcelona albo Real Madrid, no to... Na grubo. Na obiecywanie. Może Lewy będzie w Barcelonie, to się spotkamy już wtedy z nim na boisko. No tam jest Mici, chcecie poznać Mici, jego wariata? No to chodź. No tutaj wiadomo, że to trenerzy mają swoje jakieś pokoje i tak dalej. Tu jest szatnia, trochę w starszym stylu, ale no... Taka wiesz. Nie no, normalna właśnie. Jest okej. Okay. This is the biggest legend in club. Mici. Say something. Bosz, 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 bosz. On jest od tego, od sprzętu, szefem od sprzętowy, nie? No tutaj tak nie chcę jakby ten, ale to jest odnowa biologiczna, bo tam chłopaki siedzą. No i tu mamy jakby, nie wiem, fizjoterapeutów, tu jest szef fizjoterapii. Tutaj macie leżanki takie. Zawsze przed treningiem to potrzebuje, co to. Powiem szczerze, że no mówię, jak z opowiadania, jak słyszałem jakby o klubach greckich, już wcześniej o historii, jaka jest, o warunkach, to jakby jak przyszedłem tutaj, to się w sumie nie spodziewałem, że ten klub będzie w sumie tak najbardziej jakby poukładany. Nie wiem jak jest w PAOK-u czy coś, albo nie wiem, w Warisie Saloniki powiedzmy, albo Panathinaikos, ale uważam, że AEK oprócz Olympiakosu, to uważam, że jest jakby najbardziej tak zorganizowany i poukładany klub, bo jest i wypłacalny, i warunki macie też okej. Okay. A tak patrząc bardziej po twoją pozycję, masz jakieś takie wzorce z poważnej piłki? Mam, Casemiro. Mhm. Lubię takiego zawodnika. Patrząc bardziej na aspekty, powiedzmy, żeby to nie był mega zawodnik zaawansowany technicznie top, tylko taki box to box, czyli to powiedzmy, że Henderson z Liverpoolu. Okay. Gość jest niesamowity, szczerze mówiąc, jak ogląda się jego mecz, to on robi proste rzeczy, nie ma tam wirtuoza,
jest okej okay technicznie, ale jak no nie jest to Thiago, prawda? Nie jest to Thiago, ale rzadko traci piłkę. Gra bardzo prosto, wygrywa pojedynki. Cały czas zbiega, jest w ruchu, nie? Podoba mi się. Te proste rzeczy robi perfekcyjnie po prostu. Tak, no bo jak zauważycie też na szóstkach, to jest na przykład jak Fabinho gra, powiedzmy, to on jest wysoki, nie? Mega. Taki też dobrze operuje, ale jakoś bardziej mi do gry takiego Hendersona, żeby porównywać się właśnie z takim typem zawodnika, nie? A ty sobie tę swoją formę weryfikujesz w jakiś sposób, analizując to nie tylko z trenerami w klubie, ale też poza klubem? Jak to wygląda? Czy sam lubisz sobie poanalizować i obejrzeć? Bo z tego, co słyszę, to obejrzeć jeden mecz, ewentualnie siedem lubisz. Powiem wam, że jak się zaczyna na przykład, że jak mam mecz w niedzielę, okay, to w piątek wracam po treningu, to już od razu regeneracja, jakieś sobie game ready podłączam i od 15 mecze tylko. Okej. Okay. Czyli jak jest, to zaczynamy, o 23 się kładę spać i od razu z tym. Przed meczem, powiedzmy, jak jest mecz w sobotę, jakiś Premier League, jest już wyjazd, to tak samo. I cały czas jakaś analiza, patrzę, jak zawodnicy się poruszają na mojej pozycji. Ostatnio oglądałem tego, Milan grał u siebie z... Z kim oni grali? W ostatniej Milan kolejce? Genoa może. Genoa, tak, okay. Genoa. Milan Genoa grała, to cały 45 minut patrzyłem jak Tonali. Tonali, no to jest cały akurat... 45 minut. Bardzo przyjemne. Powiedziałem, że będę grał teraz na szóstce i chciałem jakby zobaczyć po prostu, jak on się porusza też, jakie ma schematy gry, jak to technicznie wygląda, czy każdą piłkę, którą przyjmie, to od razu gra do przodu, nie? Także też tak. Jakby... Ale to jest ciekawy proces, jak sobie zauważysz coś od takiego piłkarza, to jak wygląda proces implementacji tego? To znaczy, czy najpierw chcesz sobie to spróbować w gierce treningowej, czy na sucho, czy już w meczu, czy jest jakiś taki schemat, którym się posługujesz, czy niekoniecznie, czy intuicyjnie? Wiesz co, zależy jeszcze, zależy też z kim gramy, nie? Ale ogólnie staram się w meczach to wykorzystywać, zawsze jakiś schemat. Na przykład dużo rozmawiam teraz z drugim trenerem i jakby on też grał na mojej pozycji tutaj. I jakby mamy taki schemat, że zawsze w procesie treningowym ćwiczymy raz w tygodniu coś takiego. Na przykład on mi daje piłkę, ja się odwracam, powiedzmy, i gdzieś próbuję grać te piłki kierujące do przodu, nie? Na przykład do ósemki, albo do dziesiątki, albo do bocznego. Też piłki dłuższe, diagonalne na przykład, nie? Także staram się najpierw to w treningu, później to w gierkę wdrażam i potem jakby... Ale też to dużo zależy od pracy jakby wizualnej, nie? W głowie też, żeby no tak, sobie musisz sobie to wszystko zwizualizować. Ale no, widzisz to, de facto stajesz się teraz, można powiedzieć, konkurentem w kadrze na pozycję twojego kolegi z Jagiellonii Białystoka, więc Jacka Góralskiego. Tak jest. Nie brzmi to bezpiecznie. No Góral zawsze był takim, powiedzmy, walczakiem, nie? Pierwszy treningi ci się zamelduje, wiesz. Jak to mówił Michał Żywakow o Kamilu Gliku, mocna persona. O mocna Jacku Góralskim też byśmy mogli tak powiedzieć. Mocna nie, persona. Mocna persona. Nie no, zawodnik, który jest bardzo jakby agresywny, ale też myślę, że się poprawił piłkarską, jakby patrzeć na to teraz, jak gra, nie? No nie tak, no bo wiesz, on zawsze zostaje po treningu z Piotrkiem Zielińskim, żeby on mu jakieś sprzedał małe triki techniczne i się tego Góral uczył. No, a odnośnie tych meczów swoich, jakby nie, to zawsze po tych meczach, jakby, które rozegram, to mi wysyła menadżer. Tam jest taki, który jest w naszej agencji menedżerskiej. Dawaj, powiedz, kto jest. Spompujmy. Damian Paziewski. On zawsze wysyła jakby jakieś tam mi... taką kompilację zagrań. Tak, wszystkich. I w defensywie, też w obronie. Też bez piłki, nie? Okej, okay. Ale widzisz, jestem też ciekaw, czy jesteś świadom jakichś swoich mankamentów na tej pozycji? Czy dostrzegasz, że czegoś ci brakuje właśnie, grając na szóstce i musisz to poprawić? No tak, dużo rzeczy. Jakbym był piłkarzem, powiedzmy, nie wiem, takim, którym już jest gotowy, to bym grał to lepsze... To bym nie grał z Krychowiakiem w jednym klubie. To bym nie grał w... To bym nie grał w greckiej lidze, powiedzmy, w AEK-u, nie? Grałbym już w tej lidze topowej. Ale widzę jakby takim duży margines, jakby gdzie mogę się rozwijać, bo nie widzę jakby swojego sufitu, nie? Że nie wiem, gdzie jest mój koniec, no bo tak naprawdę jakby cały czas widzę, że idę do przodu i ta moja gra wygląda lepiej. To nie jest tak, że wygląda gorzej, nie? My wprawiliśmy greckiego kucharza w konsternację, bo stwierdziliśmy, że nasze energetyki Predatora idealnie się komponują z grecką kuchnią. Dokładnie, on bo mamy taką... Nie podzielał naszego zdania, ale to jest, no oczywiście... To jest nasz partner, firma Predator. My się teraz napijemy naszego energetyka. Tak, tak. Hasło Predatora brzmi obudź swoją moc, a my, słuchaj, w związku z tym... Chcieliśmy cię, Damian, zapytać o twoją supermoc. Wydaje mi się, że troszkę wprowadzenie już do tego zrobiliśmy. Czy tą twoją supermocą, na zdrowie, jest właśnie ten bardzo timing dobre wyskoku do piłki? No jakby, powiem wam szczerze, że
przed tym sezonem, przed tą bramką, to nie zwracałem w sumie na to tak uwagi, nie? Mhm. Bo to jest pierwszy sezon mój, gdzie strzeliłem w tym sezonie tylko bramki z głowy. A wcześniej praktycznie strzelałem tylko z nogi. Mhm. Więc to jest w ogóle dziwne. Obudziłeś w sobie moc. Tak, dziwny ewenement. Myślę, że to jest właśnie ta moc po tych energetykach chyba też. Tak, chyba po predatorze, to jest na 100%. W ogóle adidasy kiedyś miałem. Takie adidasy kiedyś predatory. Wszystko się zgadza. W piłkarskim świecie to wszystko zostaje. Ale widzisz, ja też pamiętam, kiedy ty wchodziłeś do ekstraklasowej piłki w barwach Bełchatowa, mi się wydawało, że ta twoja kariera aż dużo szybciej pójdzie do góry, bo był taki efekt wow, widać było twoją taką lekkość w prowadzeniu piłki, w szkoleniu technicznym i mówię, kurczę, ty jesteś piłkarzem na dużo większe granie, po czym nagle ten rozwój został wyhamowany. Myślisz, że gdyby nie kontuzje, to szybciej byś wyjechał za granicę? Myślę, że to był jeden z powodów, ale z drugiej strony nie wiem, może właśnie te kontuzje mnie nauczyły większej takiej, nie wiem, pokory, też pracy, ciężkich chwil, jak radzić sobie w ciężkich sytuacjach. No szczerze mówiąc, dla mnie Bełchatów jakby to był pierwszy klub, mam mega sentyment i... Szatnia całkiem ciekawa. Bracia Mak w tej szatni byli chociażby. Bracia Mak, Arek Malarz. No. Patryk Rachwał wtedy Patryk jeszcze? Patryk Rachwał, kto tam jeszcze był? Błażej Delichowski, Bartosz Ślusarski, Arek Biech. Oj. To są mocne persony. Dla takiego młokosa wejście do takiej szatni, no to było pewnie przeżycie. No naprawdę, powiem szczerze, że ta szatnia naprawdę bardzo dużo nauczyła. Można z niej dużą lekcję wyciągnąć. A nauczyła czego? Nauczyła czegoś takiego, żeby bardziej szanować to, co się ma, bo ci jakby starsi zawodnicy, tam młody nie miał za bardzo dużo do powiedzenia. Ja tylko piłka na plecy i się nic nie odzywałem w tej szatni, nie miałem prawa w ogóle nic powiedzieć. No bo wiadomo, ci starsi zawodnicy z takim bagażem doświadczenia w naszej lidze. Jakbyś powiedział to wtedy, a ja 18 lat, nie? Czy ty po prostu czułeś, że nie możesz? Ja powiedział... czułem też, a też a wiedziałem... Dostałeś kontrę jakąś kiedyś? Jak zaryzykowałeś? Czy... Zdarzyło się, że Grzesiu Baran tam tak mnie przerysował na treningu, że później nóżka musiała tydzień dochodzić do siebie. Kiedyś była taka właśnie sytuacja na treningu z Grzesiem Baranem, że jak byłem, miałem 18 lat, właśnie byłem młodzieżowcem i no, nic się nie odzywałem, ale zawsze chciałem na boisku udowadniać swoją wartość. No i była taka sytuacja, że dostałem piłkę na treningu i założyłem mu siatkę i jeszcze chyba tą piłkę przerzuciłem. Sombrero jeszcze, tak zwane? Siatka to, i sombrero w jednej akcji? To później możliwe, że ta nóżka dochodziła do siebie tydzień czasu, nie? Ale bardzo dobrze go wspominam, mega dużo mi pomógł i jakby mega dużo nauczył, nie? Tym właśnie jego charakterem, zadziornością, on też jakby pokazywał mi, gdzie jest moje miejsce w szeregu, ale z nim najczęściej grałem. Historia była dosyć śmieszna, bo mówię, że siedziałem kiedyś w domu na komputerze, jeszcze takie starsze komputery były i zawołałem tatę i mówię do taty, że wpisałem na Google testy piłkarskie Polska, nie? Żeby mi coś tam wyszukało. No i wyszukało testy piłkarskie, akurat trafiło na Bełchatów i pamiętam też Polonia Bytom. I zastanawiałem się, bo było właśnie GKS i Polonia Bytom. I oni też wtedy w Ekstraklasie byli. I chciałem za wszelką cenę ekstraklasowy klub, a że trafiło na Bełchatów, się zdecydowaliśmy, to zadzwoniłem do trenera, zorganizowali te testy. Przyjechało bodajże chyba tam około 50 chłopaków. Mieliśmy takie 3 tercje i graliśmy oczywiście po 11, tam 2 razy 12 minut i po pierwszej tercji już mi trener powiedział, żebym już nie grał, bo są zdecydowani, żeby mnie już wziąć. Później tylko miałem rozmowy tam z koordynatorem tej szkółki i od razu mnie przyjęli. Wiadomo, w Kraśniku prawdopodobnie byłem z jednych z najlepszych tych młodych piłkarzy. No, ciężko jest się stamtąd wyrwać. Lubelszczyzna jakby jest jeszcze zacofana pod względem takiej, nie wiem, piłki. Wiadomo, też jest tylko teraz Łęczna, ekstraklasowy zespół, a szkolenie jakby też nie stoi na takim wysokim poziomie i nie za wielu skautów tam przyjeżdża, żeby dostrzegać tych młodych talentów, nie? Ale uważam, że na moim przykładzie to było szczęście, no bo tak jak mówię, sam jakby zdecydowałem się na to, sam wpadłem na ten pomysł i sam przekonałem mojego tatę, żeby mnie po prostu zawiózł te 400 km i żebym czegoś spróbował. Jakby mnie nie wzięli, to pewnie bym już raczej szedł w inną stronę,
akurat się tak złożyło, że dostałem szansę i po prostu już później poszedłem za ciosem. Jeśli chodzi o AEK i o trenera, z którym współpracowałeś, bo to jest ciekawy wątek, powiedziałeś o Massimo Carrerze. To był taki trener, o którym się mówiło w kontekście nawet reprezentacji Polski przed przyjściem Paulo Souzy, zdaje się, że on był gdzieś tam w kręgu zainteresowań. Wtedy był chyba jeszcze trenerem Spartaka. Wydaje mi się, że albo odszedł, albo jeszcze był. Wolny przelot. Czy ty te historie słyszałeś, czy z nim rozmawiałeś na ten temat? I jaki to jest w ogóle trener, jakbyś go sprofilował? Pamiętam, asystent jego napisał do mnie wiadomość, ale to był taki asystent, który on jest Włochem, ale w Grecji spędził całe życie, ale zapytał się tylko, czy jak jest w reprezentacji Polski i tylko tyle, nic więcej, jak tam atmosfera. Ale nic konkretnego, nie wiem, czy tam był konkret jakiś, czy nie. Trener Carrera jest mega takim taktykiem, powiedzmy, włoskim, jak każdy trener chyba włoski. Dokładnie. Na treningach dużo było przesuwania w defensywie, dużo też pracy. Właśnie czasami on brał tylko obrońców z pomocnikami defensywnymi i była tylko praca w defensywie. Zmieniał ustawienia. Czasami w meczu potrafił grać trzema ustawieniami. Na przykład zaczynaliśmy grać 4-3-3, później było, nie wiem, 4-4-2, a kończyło się, że graliśmy 3-5-2 na przykład. Nie? Na jakiś jego sygnał, czy w jakiejś minucie? No właśnie, sygnał, okay. Powiedział. Kiedyś w ogóle była sytuacja taka, że gramy mecz z Arisem, nie? Ja grałem normalnie, powiedzmy, na ósemce, a on do mnie podchodzi przed meczem i on w ogóle nie ten, tylko on pisał, nie? Pisał markerem na tym, na plakatach. I mówi, Damian, że na szóstce i tutaj rysuje mi trójkącikami takimi, że 6. I stój tam tylko dzisiej w meczu, że na 6. I to przed samym meczem? Przed samym meczem. Już po rozgrzewce? Tak. Gdzie jakby dzień przed, analiza, treningi i ten, i przed samym meczem potrafi tak zmienić. I wygraliśmy ten mecz, graliśmy dobrze. I on mówi, nie bój się, graj po prostu tam i dzisiaj tak gramy. Okay. Dobre mam z nim wspomnienia, bo wyniki były za niego dobre. Pierwsze pół roku w ogóle był kosmos. Oni byli wszyscy tu mega zadowoleni. Później on awansował do Ligi Europy, pokonując Wolfsburg u siebie, ja wtedy miałem kontuzję. No i w grupie było tak średnio, ale mieliśmy strasznie wąską kadrę wtedy. I trzeba było Ligę, Puchar i Ligę Europy grać. Co 3 dni. Zawodników było mało. I no, te wyniki były takie średnie, ale i tak byśmy na drugim miejscu. No ale zarząd stwierdził jakby, że spróbują czegoś innego i przyszedł nowy trener, który się nazywał Manolo Jimenez. No to już tutaj to legenda. Legenda. Nie wiem, które podejście już jego, bo ciężko zliczyć, bo tych podejść. Kiedyś z nim jest taka historia, on jest w ogóle, ja bardzo go szanuję jako trenera. Za niego dobrze mi się grało i w ogóle mega fajna osoba. Była sytuacja na treningu kiedyś taka, że zawodnik jeden wyprowadzał piłkę. On chciał, żeby ten zawodnik środkowy obrońca grał tam do ósemki wyżej, nie? A on gdzieś tam wybił tą piłkę, bo też boisko wtedy nie sprzyjało, nie? Wiatr był i ten obrońca ze 3 razy pod rząd wybił piłkę wysoko, nie? Wywaliło po prostu. On mu podchodzi do niego i mówi, nie, Fodas, Segunda División. Dawaj koszulkę do niego, nie? Od razu zabrał mu koszulkę i co się okazało? Jutro out. O, widzisz, no to brutalnie się obszedł. No, jest trener brutalny, powiedzmy. Brutalny, nie? Brutal. Nie pierdzielił się w tańcu. Ale wygrał za AEK-iem, zdobył mistrzostwo. Mhm. To znaczy, że już będzie zawsze tutaj, wiesz, w Panteonie. Fajna, w ogóle fajny taki trener, dużo opowiadał o Sewilli, o tych czasach, kiedy tam był. On był w ogóle trenerem Sewilli też wcześniej, nie? Przez chyba tam rok czy dwa. No, trener, który w sobie ma dużo takiej agresji, takiej, jak z tobą rozmawia, to on w tobie wywiera taką, żebyś był takim jego pitbullem na boisku, nie? I on taki sam był. Dla niego była mega, mega ważna gra w defensywie. Jak on przyszedł, to on powiedział, że będziemy grali jak Atletico. Okej, okay, czyli ten typ hiszpańskiego trenera, a nie... Tak, tak. Czy nie to, że wiesz... Piłeczka się będzie cieszyć. Nie. Ale wtedy na tym treningu jakby się sprół do tego środkowego obrońcy. Tak jest. Była, tak jak tutaj siedzimy, była odprawa pomeczowa. No i trener miał jakieś zastrzeżenia właśnie, a ten ogień w ranie, wiadomo, on jest takim hardym człowiekiem z twardej kości i on nie da sobie nigdy niczego zarzucić i powiedzieć. Trzeba na niego też uważać, bo jest taki, mówię, ciężki charakter. No i była sytuacja taka, że ten trener do niego mówi... Trener Manolo Jimenez do niego z tekstem, że pokazał mu to na filmiku, nie, że tam jakiś błąd popełnił, bo on chciał wyprowadzać piłkę i on mówi... A co ty, Piqué jesteś? A on do niego, a co ty, Mourinho jesteś?
skasowany. I po tej właśnie, no mega wyszła awantura z tego i jakby później on był skasowany przez 2 tygodnie. Też powiedz o Darku Jefticzu, jak się czuje w Atenach, bo my też mieliśmy okazję z nim kiedyś rozmawiać i robić odcinek do Futraka, wprawdzie online'owy, bo był w Kazaniu, ale zrobił na nas bardzo, bardzo dobre wrażenie, bo to uśmiechnięty, wydaje się, mówi po polsku bardzo dobrze, tak. Darko, jak młody Bóg, nie? Się czuje zawsze, nie? On jest mega pozytywnym gościem i jest taki otwarty do ludzi. Widać, że jakby dobrze się tu czuje, no ale minutowo na razie to średnio schowany wygląda. Schowany do szafy trochę jest, nie? Szczerze mówiąc, mamy mega konkurenta tutaj, bo Petros, mamy Mandalosa, kapitana od paru lat, który nie schodzi poniżej poziomu. Każdy rok ma 10 asyst, powiedzmy, i parę goli da jeszcze, nie? Dlatego też jakby ciężko mu jest tu o grę, ale no widać, że ma jakość, nie? Piłkarską. Czasami na treningach to potrafi ze 2 dziury założyć w jednej akcji i taki jest piłkarz, nie? Widać. Ma luzik taki, magiczna, nie? Magiczna lewa noga. To zawsze miał. No, grając w jednej drużynie z Mo Salahem, mówił, że w ogóle technicznie to Salah. Nawet... Przy nim nikt. Ale wiecie co, on jest taki, że jakby poprawił powiedzmy motorykę, i by był wytrzymały, bardziej wytrzymały, to on by grał top. No tak. Damian Szymański, no on jest nasz lider w drużynie. Taki mocny typ, wiesz, no... Mocny na boisku i poza boiskiem. Mocny, mocny. Nie, dobrze, bardzo dobrze i widać, że długo tu jest i znalazł się, mi się wydaje, bardzo fajnie. Teraz mu znalazłem nową pozycję na szóstce, taka prawdziwa szóstka. Dobrze, dobrze. Też no, cały czas bywamy razem i widać, że jak rozmawiamy, że dużo wie, że no, po prostu 3 lata nie jest mało i dobrze się znalazł, ale ja bym miał nadzieję, żeby jeszcze jeden krok do przodu zrobił, jak możliwe teraz w lecie. No i tyle. Ale słychać, że rozmawiacie, wiesz, bo Polski cały czas na bardzo dobrym poziomie tak, u ciebie. Tak, staram się. On mi pomaga w tym. Myślę, że w jakim momencie tam zapomniałem trochę, ale teraz wróciło w tym roku, także cieszę się z tego. To najważniejsze pytanie, które musimy ci zadać ze strony kibiców z Polski, kto będzie mistrzem? Lech. No to się w takim razie okaże. A Darko Jefticz, jak będzie szukał klubu na przyszły sezon, to w stronę Polski spojrzy, czy nie? W stronę Poznania? No, zobaczymy, otwarty jestem. Na razie mam kontrakt w Rubinie, ale wiadomo, że nie wiadoma sytuacja tam, także zobaczymy. Ale no zawsze mówię, fajnie by było wrócić kiedyś, bo tam dużo czasu spędziłem i bardzo mi dobrze było i dlaczego nie? Też mnie zawsze zastanawiało, z kim się w kadrze trzymałeś, z kim miałeś najlepszy kontakt, bo ja pamiętam ciebie z młodzieżówek, że gdzieś tam wokół Tomka Kędziora gdzieś to krążyłeś zawsze. Tak, on i powiedzmy później już nie spotkałem Teo. Teo nie spotkałem. Teo jest moim bardziej takim właśnie, przyjacielem. To z Teo skąd się znacie? Z Teo się znam po prostu z klinik, w których spędziliśmy. Tak. Niestety tak, ale tam się poznaliśmy. Pierwszy raz jak miałem kontuzję, tą poważną, Achillesa, no to z nim się tam złapałem. Słuchaj, Maćki poznały Mendiego w klinice, tak, w Barcelonie. A ja Łukasza Teodorczyka. A ty Łukasza Teodorczyka. No. Ale przemega gość. Nie wiem, jak go media odbierają, ale dla mnie jest przegość naprawdę. Chyba największa dysproporcja w odbiorze bezpośrednim, a w odbiorze medialnym Łukasza Teodorczyka. Tak. I nawet myślę, że jak ktoś nie zna Łukasza, jakby go tylko znał z mediów, to nie byłby kandydatem do gościa, z którym chciałby się zakumplować. Jakby go poznał, to powiedziałby, że to jest gość do rany przyjusz, nie? I na skarżu Łukasza jest mało też. Do tańca i do różańca. No, dokładnie. No, jeśli chodzi o Tomka Kędziorę, człowiek, którego znam powiedzmy od czasu młodzieżówek, chociaż w tych młodzieżówkach nie było mi dane dużo pograć. No mega też w porządku chłopak, otwarty, pomocny, dużo z nim. Jedna była fajna taka historia kiedyś, że przed meczem bodajże w Tychach z Niemcami, no już włoski mi trochę odrosły, nie? I mówię do Kendiego właśnie 20 minut przed treningiem, czy pół godziny to przed treningiem, mówię dawaj chłopie mi ten, mnie ogolisz, nie? A on mówi, że zdąży spokojnie. Ja mówię, to może po treningu. Ale mówię, na pewno zdążysz? On mówi, że zdąży. Tak mnie obciął, że miałem pół głowy obcięta, a pół nie. Wiedziałeś o tym, że poznajesz się z Teo w klinice, ale też miałeś problem chyba z operacją tego Achillesa, bo słyszeliśmy, że tam nie była to najlepiej wykonana operacja, zabieg. No nie, niestety ta operacja później okazała się po 3 latach, że zostały szwy w tej nodze.
nie wiem, później wam pokażę może zdjęcie, to wyglądało tak, że z tych obciążeń treningowych też... To była w Łodzi robiona ta operacja? Tak. Dobrze pamiętam. W Łodzi operacja i tam w tej nodze powstał torbiel do tego. I nie dość, że te szwy tam zostały, a ja nie wiedziałem, że one są w środku, to jeszcze narość taka narosła na ten Achilles. Powiedzmy, czy to był ten sam doktor, który kilka tygodni temu wypowiedział się na temat Jakuba Modera, że może wrócić po krzyżowych po 3-4 miesiącach, co zabrzmiało, powiem szczerze, kuriozalnie. Tak, tak, to ten sam. To ten sam doktor. Tak. Bo to wiesz, bo to jest trochę dzisiaj też ostrzeżenie dla środowiska piłkarskiego, bo wiemy, że różni czarodzieje się kręcą. Ty nie masz, rozumiem, najlepszych wspomnień. Nie chciałbym, bo też jakby dużo czasu tam spędziłem wcześniej z różnymi urazami i ten doktor mi pomógł. Mam po prostu jakby... Tylko wiesz, to jest mówienie o tym publicznie, tak. To jest takie trochę wywieranie niepotrzebnej presji na piłkarza, bo powrót po krzyżowych nie powinien się wiązać z żadną presją czasową. Nie, tak samo po Achillesie. Który jest znaczy uważam, że rehabilitacja przyszła dobrze, tyle że po prostu nie wiedziałem, co mam w środku. Dopiero jakby po jakimś czasie, kiedy ta torbiel wyszła, ta narość, to dowiedziałem się jakby tutaj, na miejscu, w Atenach i doktor Nikolaou, który jest związany z AEK-iem bardzo długo, gość, który grał w piłkę jeszcze, a później wyjechał do Stanów, żeby się rozwijać, operował mnie. Podjąłem decyzję, że po prostu ten klub mi pomógł, wykupił mnie, bo to też głupia sytuacja była. Ja podpisałem w czerwcu... Czułeś dyskomfort, rozumiem. Tak, czułem dyskomfort, ale też w lipcu podpisałem nowy kontrakt, a w sierpniu poszedłem na operację. I głupio się czułem, jakbym nie poszedł się zoperować, powiedzmy, i nie zaufać im, co mi już zależało i tak na tym, bo mówię, że coś z nogą to jest nie tak, skoro ta noga wygląda jak, powiedzmy, kostka, nie? Cała spuchnięta, tam w ogóle ja buta nie mogłem wkładać, a ja cały czas zaciskałem zęby i grałem. No i ten doktor otworzył mi tą nogę, zobaczył, że w tej nodze są nici, wyjął te nici, wyjął tą torbiel, to była torbiel jakiejś, nie wiem, powiedzmy jak kulka taka, piłeczka powiedzmy ping-pongowa. I później on mi przyniósł to po operacji na bandażu i mi pokazał to. Ja sobie fotkę tylko strzeliłem i on do mnie mówi, stary, masz mega szczęście. I powiedział, a drugi doktor przyszedł taki, z którym mam mega dobry kontakt, on się nazywa doktor Carvunidis. On jest ortopedą w ogóle. Jest mega człowiekiem i w ogóle bardzo piłkarze cenią sobie, żeby do niego jeździć. Powiedział, że chyba Bóg cię lubi i Bóg cię kocha, skoro ci pomógł w ten sposób, że cię w odpowiednim momencie zabrał na tą operację, żeby ci to po prostu wyciąć. Nam nie wypada nic innego niż życzyć ci po prostu w tym momencie zdrówka. I tak w zasadzie na koniec jeszcze chciałem zapytać, bo masz teraz 27 lat rocznikowo. Czy widzisz siebie jeszcze w ligach top 5 za jakiś czas? No ja widzę, że Serie A tam jest. Wiesz. Jest oglądana regularnie. Nie no, myślę, że Serie A jest taką ligą, w której powiedzmy mógłbym tej ligi. No, mógłbym spróbować. Jak widzę, jak ta liga też wygląda, szczególnie te drużyny powiedzmy. Jak widzisz, że Arek Reca tam gra, to też środka tabeli, no to wiadomo, że chciałbym spróbować. Ale nie mówię też, jestem otwarty na inne ligi, nie? Chciałbym po prostu spróbować, powiedzmy, wskoczyć jeszcze na wyższy poziom. Chciałbym. A co się okaże i co będzie latem, no to zobaczymy, nie? To tego ci życzymy. I jaka ta była supermoc w końcu? To miałbyś ten timing do skoku, do piłki, czy jeszcze jakąś masz inną? To może to zdrowie w takim razie będzie już... Zdrowie i timing. Może się przyda w jakimś meczu jeszcze no, w kadrze polskiej. Myślę, że się przyda, tego chciałbym. Dziękuję. Dziękujemy naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy za miłą rozmowę. Dzięki.